Dzień dobry, szanowni państwo, cześć, koledzy. Jak wiecie, okres w branży jest bardzo gorący, zresztą on już od dłuższego czasu jest gorący. Ktoś kiedyś powiedział, że w branży security im gorzej, tym lepiej. To też takie dosyć filozoficzne sformułowanie, ale wtedy, kiedy jest trudno, wtedy tak naprawdę najlepsze i najmocniejsze jednostki przeżywają i w ten sposób odbywa się ewolucja od wielu, wielu tysięcy lat na Ziemi. I podobnie jest też z agencjami ochrony. Te trudne czasy przeżyją tylko te agencje, które sobie najlepiej z tym oczywiście poradzą. A gdzie dzisiaj trzeba sobie poradzić, Najlepiej no oczywiście w obszarze techniki, to oczywiście też nic nowego. Dla tych agencji ochrony, które postanowiły ostatecznie. No, Zmierzyć się z technologią i faktycznie mocno pójść do przodu, czy porzucić też i stare rozwiązania, albo stare rozwiązania już są tak słabo pasujące, albo nagle są coraz droższe, albo nagle jakieś nowe wymagania. My przygotowaliśmy taką specjalną ofertę, taki program migracyjny dla klientów, którzy by chcieli spróbować przygody z nową technologią, z SafeStarem. Na czym polega program wsparcia dla klientów migrujących się do SafeStar. No przede wszystkim chodzi o to, żeby wesprzeć tych klientów finansowo i organizacyjnie. Tak, aby ta migracja przebiegała sprawnie, w sposób taki spokojny Poukładany i przede wszystkim, żeby to nie generowało jakichś znaczących kosztów po stronie klienta. W związku z tym my zdecydowaliśmy się na to, że będziemy klientom migrującym się do, do SaveStar przyznawać środki finansowe w postaci takich kredytów do wykorzystania na, na konkretne prace programistyczne, czy na pierwsze opłaty za system. Jak dokładnie to działa? Na początku określamy szacunkowy zakres migracji. No po prostu klient nam podaje ile obiektów stacjonarnych, ile kamer chciałby. Przemigrować. Na tej podstawie my szacujemy ilość tych kredytów, które możemy przyznać. Następnie wykonujemy audyt i testy. To wykonujemy jeszcze zupełnie jakby bezpłatnie, aby można było dokładnie zweryfikować, czy i w jakim zakresie takiego klienta da się przemigrować. Dlatego, że jak wiecie, każda agencja ochrony w Polsce jest specyficzna, każdy ma. Każda ma to inaczej poukładane, no i dlatego trzeba podejść bardzo indywidualnie. Następnie określamy z klientem zakres prac związanych z migracją, czy to są prace programistyczne, czy takie prace, nazwijmy to informatyczne ogólnie i również określamy wkład tego klienta w tę pracę. To znaczy to nie jest tak, że klient całkowicie nic nie będzie robił, no bo, no bo to tak się zupełnie nie da. To jest pewna, pewna współpraca, to są pewne obowiązki po obu stronach. My też określamy ten wkład finansowy, niewielki, ale jednak jakie klient powinien wnieść, chociażby po to, żeby poczuć po prostu to, to zaangażowanie klienta. W te prace migracyjne. Następnie, jeżeli się dogadujemy, rozpoczynamy prace wdrożeniowe, i tutaj właśnie pojawia się to wsparcie. Dlaczego? Dlatego, że z tych przyznanych kredytów my wykonujemy prace migracyjne, prace informatyczne. Też pierwsze, powiedzmy, miesiące są też opłacane z tych kredytów, w sensie SafeStar jest, jest opłacany z tych kredytów. Tak więc cały ten proces migracyjny, a następnie taki proces rozruchu. No co do zasady klient ma prawie, prawie bezpłatnie, przy pełnym jeszcze dodatkowo naszym wsparciu w postaci szkoleń i konsultacji, czy, czy takiej po prostu pomocy w odnalezieniu się w nowym środowisku. Osobiście uważam, że jest to program bardzo korzystny z którym no, wcześniej się nie spotkaliśmy na, na polskim rynku. Ten nasz program jest wzorowany na programach innych profesjonalnych dostawców chmurowych, tak jak na przykład AWS czy, 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 czy inni. Zachęcam do, do, do skorzystania, a na pewno do, do zainteresowania się tą propozycją i do zadawania pytań. Można je kierować bezpośrednio do mnie. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wyjaśnienie w tych kilku słowach jak to działa? Zapraszam, spróbuj. Na pewno uda się coś fajnego zrobić. Trzymaj się, cześć.